Chyba niespecjalnie. Wow. Dobra, co my... O, Jace Workshop. Let's go. Prismatic Lobby, lecimy. Siema, bat. Siema, siema. Ty, jaka fajna legenda. Ta fioletowa. Zarąbista. Dobra. Prismatic Lobby, także lecimy z czymś tutaj, kurde, mocnym, mocnym. Ty, co jest? Czemu nie mogę wystawić jednostki? Ty, mi klawiatura nie działa? Co jest? Co jest? Co jest? Co jest grane? Nie, no działa. Ol, się zdygałem. Nie wiem, o co chodziło. Czekaj, zaraz znowu sprawdzimy. Dobra, pokaż mi to. Nie, no działa. Nie wiem, o co chodziło. Dobra, myślę, że zrobimy tak. Mogę Demację jakąś tutaj wrzucić. Mam dwa razy Gina. Jeszcze Cassio bym sobie kupił, bo to zawsze może być jakiś Invoker. Nie, nawet będę musiał to kupić. A tutaj Golda nie dostanę. Dobra, to zróbmy tak. A dostałem jednak Golda. Fuck, to się pospieszyłem. Lucky. Okej, okay, mamy ioniowy open. No to let's go, tu mamy jakąś Demację, Invoker. A co reszta tutaj podropiła? Jakieś Voidy, Challenger, Piltover open, proszę bardzo. Swain 2, Stratek, Slayer, Rogue. No dobra, to też w sumie mogę kupić. Mam tylko Infinity Edge. No to już chyba wiadomo, w co idziemy. Już chyba wiadomo, w co tutaj będzie grane. Jak jest Slami Eka na początku i Jin 2. Dobra, to nie, to nie, to nie. Mogę tego jeszcze ewentualnie wrzucić. Mam duplikator jeszcze. No ale dobra, na razie chyba tak zostawię. Ja bym tutaj frontlane poprawił bardziej niż dorzucił tego Malzahara, no ale jak jest na dwójce, w sumie nawet tak bym zrobił i może jakiś potencjalny Void tutaj by był jeszcze. Siema Jakub. Ale open bardzo mi się podoba. Ej, a jak gram Piltover, to się opłaca sprzedawać T-Hexa? Ja bym ogólnie go zostawił. Ja tam lubię tego T-Hexa, bo on strasznie robi duże obrażenia. Ale gdzieś w jakiejś końcówce ewentualnie możesz sprzedać i spróbować, nie wiem, rolnąć jakieś czwórki czy legendarki. Dobra, wrzucę sobie tego. A jak... O kurde, co? A, okej, okay, dobra. Void Emblem też jest bardzo fajny. U tamtego gościa. Także to zamyka nam troszeczkę tutaj ścieżkę właśnie w te Voidy. Bo już na pewno jeden gość będzie to grać. Czy ja przejdę Sway na 2? Ojoj.
Nie, on jeszcze skastował. Kurde, powinienem to inaczej ustawić. Gina w drugim rogu. Za mocny Swainik. No szkoda, że tu się nie udało. O. Dobra, wolę to. I to. Tak będzie lepiej. Ty, a on ma dwa Piltover emblemy? O kurde, ty, to jest giga huge. To jest naprawdę przepotężne. No nie, akurat jest gościu w prawą stronę ustawiony. No, dwa Tomiki i dwa Piltover emblemy. Akurat dostał gościu. No to będzie potężna gierka, jak on tam zrobi 6 6 Piltoverów. Dobrze mówię? 6, nie? Tak, 6 jest. A z jego spotem to nawet nie będzie takie ciężkie. A jak ja błagam o jeden emblemat, którego mi brakuje, to nie da. No i tak to właśnie jest niestety. Jest Aszka. No wezmę Aszkę. Pasek się zawsze do czegoś przyda też. Jakiś Warmog na przykład. Albo Sunfire. Dobra. Czyli to out, to biorę. Tak zrobię. To też już wywalam. I ewentualnie tak mogę zrobić. No niech będzie w ten sposób. A tutaj chyba legendarki będą, tak jakoś czuję. Dobra, dam mu ten pasek, bo może wygram dzięki temu. Dobra, tutaj mamy Voidy, dwa Akshany w ogóle, Talux. No niech będzie, w razie czego, chociaż nie, i tak będę musiał sprzedać Warwicka. No ewentualnie Irelia, ale Irelia 2 to ja bym tutaj chciał bardzo. Siemka, w końcu udało się wbić na live, bo tak, to tylko filmiki na YouTubie. Odkrycie twojego kanału to coś pięknego. Siema Yumi, bardzo mi miło i witamy na streamku. Mam nadzieję, że będziesz się dzisiaj dobrze z nami bawił tutaj. Przy Teamfight Tactics. No dobra, niech będzie ten Warwick, no. Chciałbym tą Irelię 2. Ten jeden luzik. O, i nawet mamy. Pięknie. Trafiłem cię w lobby, przypadkowo powodzenia. Dzięki nawzajem.
Dobra, jak dostanę 2 golda, to będzie super, a jak nie, to bym sobie wziął tego Kasadina. Redemption czy Warmog? Chyba Warmoga wolę. Dobra, zrobię Warmog. Z łezki coś tam się wykmini. To może być chociażby hoj do zwiększenia kryta. Teraz mógłbym też wejść w level. Tylko chyba nie chcę jeszcze schodzić z 40. Boże, jak ja uwielbiam tą płytę, bo to mi się chyba nigdy nie znudzi. Nie no, jak się ma Gina 2 z tą Ionią i Dedajem na początku, to naprawdę win streakowanie nie jest wcale jakieś ciężkie. Dobra, zrobię tak. Nie, chociaż wolę tak. Kasadin chyba jednak lepszy mimo wszystko. Ze swoim cecekiem. Muszę wbić lepszą rangę, ale raczej bez szans. To dopiero drugi sezon w TFT, a tak... A tak naprawdę to w sumie końcówkę poprzedniego tylko grałem. A chciałbym trafić do ciebie w lobby. A jaką masz rangę teraz? Dobra, no tutaj akurat bez szans. Gold 2? No to jak na taki pierwszy, drugi sezon to... Nie jest chyba tak źle. Wszystko przyjdzie z czasem. Dobra, ja chyba buduję to eko po prostu do setki. Na wilkach ósmy i rolka? Tak myślę. No, myślę, że tak właśnie zrobię. To Irelia w sumie powinienem też gdzieś dalej wystawić. Kurde, co ja mogę zrobić z tej łezki? Może Prodwow? Prodwow i DC jeszcze na froncie. Chyba nie byłoby tak źle wtedy. O, to jest fajne. O, siema Hisoka. Tutaj normalnie przychodzą ludzie, których nie widziałem wieki na streamie. Dobra, no biorę to. To jest czwarty Dedaj. Nie mam tu niestety takich komend. Kurde, żeby wejść z tymi czterema.
To bym musiał zejść z Ioni. Chyba, że ewentualnie bym zrobił tak. Czy to jest jakieś dobre? Nie jestem pewien. Ale z Urgocika trzeba tu skorzystać. Chociażby on bez itemów i na pierwszym levelu to dużo raczej nie zrobi. Chociaż na tym etapie gry w sumie. No i 4D daj tutaj też sporo daje. Dobra, jest już level. No i lecimy tak do 8. Chociaż w sumie może legendarki tutaj jakieś zagrać? Przy takim spocie? No przy takim spocie to by było... korekt raczej. Żeby w legendary iść. Tylko nie jako jedyny mam taki plan, no ale tutaj na przykład mamy już 32 HP, ja mam 80. What, Jean? Znowu misnąłeś spela? No to niezły snajperek z niego. Siema, Antek. Witam. Kurde, 10 level i legendarki. Na 8 wydaje mi się, że podroluję po prostu po upgrade'y. No i chyba będę szedł w te legendarki. Dobra, mam DC. To oczywiście robię od razu. No i mógłbym Redemption zrobić. I tak raczej nic lepszego z tego bym nie zrobił. Znaczy, chociaż w sumie mogłem Tarika 2 zrobić. To byłoby lepsze. Dwa razy Jarvan też jest. Chyba powinienem to wziąć. Siema Bartek, jest, jest master, wczoraj był wbity, w ogóle wczoraj na streamie zagrałem tylko 3 gierki i wszystkie były top 1, także wczoraj był, była jakaś, no, posrana forma. Lotus, kurde, jak mam Jeka, to chyba nie za bardzo. Dobra, daj to i lecimy. Prosto w level, prosto w level. O. No i dalej lecimy. A może jakaś lucky rolka? Dobra, to daj jeszcze jedną. I Sunfire'a jeszcze zrobiłbym z tego paska. No, spocik jest dobry, żeby tutaj jakieś legendarki zagrać. Bardzo dobry. Tylko właśnie najgorsze jest to, że nie jestem jako jedyny z takim pomysłem. No, ale jako jedyny mam z nich wszystkich najwięcej HP. W sensie z tych, którzy chcą rzeczywiście grać legendy.
Dobra, DC na froncie, no to jest po prostu coś wspaniałego. Coś nie do przejścia. Jakąś legendarkę na trzy gwiazdki? O, nie za wymagania. Nie wiem, no żeby wygrywać, potrzebuję tutaj jeszcze czegoś. Zero upgrade'u. Okej. Mam Sedge'u. Czekaj, 20, żeby wejść w 9. I wtedy na 10 jest potrzebne 100 expa, ale z level upem. Nie no, nie policzę tego. Nie na wizji. Kurde, to ładnie, jak 3 razy top 1. Siema, ziemniak. Siema, siema. A może wejdę po prostu teraz już w 9 i podroluję? Co tam ludzie mają? Jest Belvet. Dobra, co mi tutaj zostanie? No, biorę Sajona. I może Giant? Czyż nie, w sumie z tym slamem chyba poczekam jeszcze. DC, DC, DC. Dobra, niech będzie tu. Coś muszę jeszcze znaleźć za Dedaja. Bo mam teraz trzech. Ale nie mam co na razie. Siema Dersalek, siema. Tu mamy Sorce, tu mamy Sorce. Tu jest Void. Invoker. Tu są te legendarki. Tu jest 6 Piltover i tutaj też są legendarki. Dobra, no i już mam. Także chyba action out. 56, żeby wejść. No to zbieram jeszcze tutaj Golda do końca. W sensie do setki. Znowu. I po rundzie neutralnej wchodzę w level i rolka. Mam nadzieję, że wytrzymam. Tyle. W sensie, że jakoś bardzo dużo... Przecież nie, co ja gadam, tutaj już jest runda neutralna. Okej, okay, myślałem, że to trochę więcej czasu będzie. A ile ja teraz zostaję? 13. No, bez streaka jestem. Siema Kepasa, witam. Witam, witam wszystkich. Widzę, że się powoli tutaj ludzie zbierają. Na potężną gierkę, na sam początek. Także fajniusio. Nie wiem, w ogóle tak to jakoś ustawił. No dobra, jest Betek. Okej,
Velvet 2 najbardziej by mnie tutaj zadowoliła. Czekaj, to daje? Kurde, nie wiem w sumie jakiego bym chciał. Jaki bym chciał mod. A może ja w sumie powinienem robić to Ginzo? Na tą Velvet? Goldinator. Dobra, daj to. Kurde, no najgorzej, że nie mam tej Velvet. Nie to, to, tylko za co? Nie, no tutaj bym chciał coś dla niej raczej z tego. A dla niej RFC mogłoby być jeszcze super dobre. A to wchodzi za... Nie wiem za co jeszcze. Kurde, wykopał mi Shena, najgorzej. Jeszcze się skończy na Bottomie. Dobra, jest Velvet. Nie, no jak szybciutko ten Shen spadł. Bardzo szybko. Przecież nie, czekaj, on jeszcze żyje, okej. Zbili go do low, ale jakoś przeżył. Ktoś odpadnie? Nie, wszyscy na low. 1, 5, 6. O, to jest fajne. Co jest jeszcze fajne? Zefirek jest spoko. Guardbreaker jest spoko. Dobra, daj to. Czekaj, to ja już muszę tutaj zrobić. Co, Ginzo? Mogę Morello jeszcze zrobić. Nie, no dobra, daj to Ginzo. Daj to. O, siema Technozulu. Siema kociaku. Kogo z piątek jeszcze brakuje? Atroxa brakuje. Nie no, nadal 1, 5, 9. Fuck. Czy ja chcę tego, co się reperuje? No nie wiem.
Także no, z piątek to jeszcze brakuje Atroxa. I nie wiem co je, to na pewno tego Urgota bym wywalił. Jakąś Ionię w ogóle powinienem dorzucić tutaj. Żeby Ari wzmocnić. O, ten ma fajne itemki. No moje też są ok, ale... Nie wiem, to Ginzo było takie robione. Z dupy. No ale działa, daje radę. Jest top 2. I został gościu z sorcami. O, jest Atrox. Atrox za Urgota. No można tak zrobić. No właśnie, i ta Ionia. Ionia jakaś za chyba Jarvana. Nie wiem, niech będzie tak. Myślę jakiś... Dobra, chuj, dam to, rozdam. Mogę sobie zrobić więcej golda ewentualnie. Dobra, i kupię mu to jeszcze. Dobra, mocno. Mocno dostał. Jak jeszcze tylko to Ionię znajdę. Dobra, jest Ionia. I to idealna wręcz. Za kogo? Kurde, no jakiś ab... Nie, o, ten cecek jest mocny. Może na razie tak zrobię? Trzy fruszki na głowę. Siema, Raku. Urgot 2 lepszy chyba. Ale od czego? Co ja wrzuciłem za tego? Nie no, mniejsza w to. Mniejsza z tym, w sensie. Nie no, jest giga mocno. Dobra, jest to, czyli to wchodzi za tego. No gdyby mnie... ten Cassante. Dobra, i trzymaj to. No dobra, wygraliśmy raczej. GG. Pierwszy raz gra... O, się nie mogę wysłowić. O, czekaj, bo ja jestem źle ustawiony na niego. Jeszcze zobaczmy. Dobra, ale Sions, bardzo dobry cecek. Zrekompensował się za Jarvana. No i powinno być git. Pierwszy raz build w legendarki. I naprawdę potężnie. Także moi drodzy, to był build w legendarki. Pozdro YouTube, oczywiście łapka w górę, subskrypcja i wpadajcie koniecznie tutaj do nas na streamki.